Zakończenie roku szkolnego dla trzecich klas gimnazjów ma szczególne znaczenie, bo to także pożegnanie ze szkołą, w której spędzili 3 lata. Stąd też i to zakończenie ma charakter szczególnej gali. Gimnazjum nr 1 korzysta z gościnności zespołu szkół, dlatego uroczystość odbyła się w Auli Forum. Uroczyste zakończenie roku szkolnego otworzył występ chóru Cantabile. Z rąk burmistrza przewodniczący klas odebrali w imieniu swoich kolegów paszporty nastolatka, a najlepsi z najlepszych nagrody burmistrza, nagrody za wybitne nauki w nauce. Prezentację wszystkich klas trzecich poprzedził wzruszający moment, w którym uczniowie żegnali swoich wychowawców. Najlepsi uczniowie odebrali nagrody, wszyscy uczniowie świadectwa i tak rozpoczęły się dla nich wakacje. W gimnazjum nr 2 uroczystości odbywały się także w czwartek. Zakończenie roku szkolnego to dla trzecioklasistów także zakończenie zaszczytnej służby w poczcie sztandarowym. W ostatnim dniu szkoły przekazali ten zaszczytny obowiązek młodszym kolegom. Na uroczystości w gimnazjum nr 2 także obecny był burmistrz i tu także wręczył paszporty nastolatka i nagrody tym wybitnym, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Wręczanie wyróżnień i dyplomów kolejnej grupie uczniów przedzielały i urozmaicały występy wokalne uczniów również z klas trzecich. W tym dniu dyrektor szkoły dziękowała wychowawcom za pracę z odchodzącym rocznikiem uczniów, a uczniowie wychowawcom i nauczycielom przedmiotowym. Podziękowania otrzymali także rodzice szczególnie zaangażowani we współpracę ze szkołą. Przed południem uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas 1-3 odbyła się w szkole podstawowej nr 2 i tu także zgodnie z wieloletnią tradycją szkolną uroczystość była okazją do wyróżnienia najlepszych. Medale i nagrody książkowe odbierali ci, dla których droga szkolna dopiero się zaczęła. I ci najmłodsi, i ci już dorośli, ale uczący się, rozpoczęli wakacje. Najprzyjemniejsze 2 miesiące w życiu każdego ucznia.